Witajcie moi kochani w kolejnym filmie. Dziś pokażę Wam, jak po swojemu obciążam lalę dla swoich potrzeb i jak zrobić magnesik w główce lali, czy to na smoczek, czy też może na spineczkę. To dokładnie ta procedura jest taka sama. Jak widzicie, tutaj leżą moje małe baciątka, moje Batmanobobasy, wszystkie przebrane za Batmana, ale tutaj zaraz zrobimy porządek i zostawimy sobie tylko jednego twinka, na którym Wam pokażę, jak ja do zdjęć takie obciążenie robię. Dobra, teraz weźmiemy się za operację twinka. Najpierw trzeba go rozebrać. Musimy mu ściągnąć wszystkie ciuszki. Tutaj na pewno ktoś się znajdzie, kto mnie skrytykuje za to, jak tą lalę obciążam, albo jak ten magnesik montuję. A jak nie będzie się miało co przyczepić, to się przyczepi, że mam kamerę źle ustawioną i nic nie widzi. Ale to już nie moja wina, że niektórzy oglądają filmy na telefonach. No to już samo przez się mówi, że ten ekran jest dużo, 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 dużo mniejszy. No i niestety na tych telefonach nie wszystko widać, więc to już nie jest moja wina. Dobra, pieluchę też ściągniemy. Jak widzicie, ja twinkowi obcięłam troszkę włosy, bo miał je stanowczo zbyt długie. Strasznie były długie i troszkę je przerzedziłam. Mój twinek i tak, te włosy, co ja mojemu twinowi szczepiam, są dużo bardziej rzadkie, bo nie wiem, jakoś tak wolę takie rzadsze włoski u laleczek. Moim zdaniem to lepiej wygląda, ale no są różne gusta, więc tutaj z tym się nie dyskutuję. Ja akurat lubię takie, więc ja sobie te włoski zrobiłam tak, żeby było po mojemu. Ja tutaj już przy tej lalce wcześniej majstrowałam, bo jej brzuszek otwierałam, żeby ją troszkę obciążyć, ale nie zrobiłam tego tak, jakbym chciała, idealnie. Więc to sobie zrobimy dopiero teraz razem z Wami. Tutaj musimy obciąć tą trytytkę, którą tu zamontowałam. Ja do tego używam takich obcążków. Ale można do tego też użyć, już Wam pokażę, ja sobie tu wszystkie rekwizyty przygotowałam. Można użyć albo takiego zwykłego obcinacza do paznokci, albo takich małych nożyczek do papieru. Wszystkie chwyty dozwolone, ważne, żeby nie uszkodzić tego body ani winylu. Teraz trochę drastycznie, bo musimy ściągnąć główkę. Ściągniemy główkę. Może zacznę Wam od pokazania tego, jak zamontować ten magnesik w buzi. Ona już ma zamontowany magnesik, ale pokażę Wam to jeszcze raz, jak go wyjmę, bo ja go nie przyklejałam. Bo niektórzy też się właśnie zastanawiają, jak to jest z tym przyklejeniem tego magnesika do główeczki lalki. Niektórzy przyklejają klejem na gorąco, czego ja nie polecam. Bo wiadomo, ten klej jest bardzo gorący i ja niestety bym się tutaj bała, że ten winyl się od tego może lekko nawet odkształcić. Kropelek żadnych też nie polecam, super glue ani takich rzeczy. Jak ktoś się boi przyklejać tego, to może zrobić tak, jak ja czasem robię, że tego po prostu nie przyklejam, nie przyklejam tego magnesu, tylko po prostu główkę tak mocno wypycham tą watką, albo kulką silikonową, albo właśnie tą taką watą poliestrową, żeby po prostu ten magnesik się w tej główce nie ruszał. I tutaj zrobiłam tak w tym przypadku. Można użyć oczywiście klejów, jakichś uniwersalnych klejów. Powiem Wam, że tak, nie wiem, czy taki klej coś zadziała. Może zadziałać, nie jestem pewna. Ale jest też masa innych klejów, którymi można sobie poradzić. Oczywiście nie wszystkie z tych polecam, bo nie wszystkie się nadają. Tak jak tych kropelek. Myślę, że do tego celu najlepiej użyć uniwersalnego kleju. Na pewno żadnego takiego technicznego, bo może uszkodzić ten winyl. Chociaż no, też nie jest powiedziane, czy uszkodzi, ale jednak zdecydowanie bezpiecznie użyć jakiegoś właśnie takiego uniwersalnego kleju. Nawet można chyba takiego, ale nie jestem pewna, czy on będzie trzymał, chociaż przypuszczam, że jak się go dopcha tą watą, to on w końcu się sklei.
Nie będziemy dzisiaj przyklejać tego magnesu, ja wam to pokażę, jak zrobić bez klejenia. Czyli właśnie dopychając jak najwięcej tej watki poliestrowej. O, już tutaj magnesik wypadł z buźki. Jak widzicie, tutaj Twinek ma taką otwartą tą buźkę, więc jemu do buźki wchodzą przycięte smoki, ale też z tej racji, że ja mam bardzo, bardzo, bardzo dużo smoczków na magnes, to ja sobie tutaj też pozwoliłam właśnie ten magnesik zrobić. Widzicie, ta kolekcja smoczków jest dość spora i tylko smoczki, które są tutaj, są z końcówkami. Reszta ma końcówki obcięte i one są z magnesikami. I tutaj przez kształt buzi Twinka musimy zamontować ten magnes niziutko. Dobra, wybrałam taki smoczek. On ma tutaj zamontowany nisko ten magnesik, przez to, że przez ten kształt buzi musimy zamontować magnesik pod ustami, bo nie ma możliwości zamontowania go z tyłu, więc tutaj te magnesiki muszą być troszkę niżej w takich smoczkach przypięte. Tak samo jest z drugim Twinkiem, też wszystkie magnesiki są dość nisko zamontowane w tych smoczkach. No to zależy oczywiście od kształtu każdej lali, każdej buzi. Tutaj sobie wymienimy ten magnesik na troszkę inny, ale tutaj chyba jednak ten był najlepszy. Nawet można wziąć takie dwa magnesy takiej wielkości, żeby to przyciąganie było mocniejsze. Więc ja sobie wezmę tutaj dwa, te sobie odłożymy na bok. I teraz wam pokażę taką rzecz najprostszą. Myślę, że większość z was to zna, a jak ktoś nie zna, to zobaczy, jak ten magnes zamontować, bo tutaj ta szyjka jest bardzo wąska, więc tutaj ciężko to palcami wymanewrować. Więc ja robię tak, że biorę po prostu na palce ten magnesik, wkładam tutaj do główki, biorę tego smoczka, puszczam ten magnesik, żeby on się sam tutaj przyciągnął. Staram się go tutaj palcem też tak ustawić, żeby, o wiecie, żeby nie zrobić czegoś takiego, żeby smoczek był gdzieś tutaj, nie? Przypięty, tylko po prostu staram się tutaj jednym paluszkiem tak ustawić, żeby on był w jak najlepszym położeniu. No chyba tak jest ok. Przekrzywia trochę. No będzie się przekrzywiał na pewno, bo on jest na dole. Ten smoczek, więc on zawsze tutaj gdzieś przy układaniu on będzie tutaj latał, ale wystarczy go po prostu dobrze tutaj ułożyć i już nie będzie z tym problemu. Mam nadzieję, że jest mniej więcej to na środku i ten smoczek trzymamy dalej w tej buzi, żeby on przytrzymał nam ten magnesik. Ona ma tuż też magnesik tutaj w główce i analogicznie tak samo ten magnesik można zamontować. I teraz po prostu tym wypełnieniem dopychamy do końca. Tak, żeby tutaj ten magnesik nam tutaj przytrzymało. No i w każdym momencie też można ten magnesik poprawić, po prostu ściągnąć trytytkę z główki i założyć nowo, więc to nie jest nic skomplikowanego. Jakby komuś latało. Ja też w jednej lali miałam tak zrobione, że miałam dookoła wypchane watą, a miałam smoczki z różnymi biegunami, bo jeszcze wtedy tak nie za bardzo się na tym znałam. Ten magnesik się odczepił w tej główce i po prostu on się sam, to był węższy magnesik, on się sam w tej główce obracał, tak wiecie, zmieniał bieguny w zależności od tego, który smoczek z którym biegunem przystawiłam. Więc to też takie było, no, praktyczne. Większość osób te magnesiki w buzi przykleja, ale tak jak widzicie, można zrobić to też w ten sposób i gwarantuję wam, że ten magnesik nie odpadnie. I ma tak mój Joseph ma tak zrobione, Gideon ma tak zrobione, bo Gideon ma też otwartą buźkę i też jest ciężko to ustawić odpowiednio. Tam obciążenie ma z tyłu włożone, więc nie będziemy go wyciągać, bo to nie ma sensu. To sobie już dopchamy watką to o do końca. Dobra, główka już jest gotowa. Jak widzicie, magnesik się przyciąga, nie rusza się, nic się z nim nie dzieje, więc wszystko się tutaj elegancko trzyma, jeżeli chodzi właśnie o takie wypełnienie. Wiecie co, ona miała coś dziwnego w środku, bo zazwyczaj, przynajmniej ja tak robię i zauważam, że też artystki, od których kupowałam lalki, też tak robiły, że to obciążenie, które było w lalce, było w pończoszce. Ja zawsze daję w pończoszce, a tutaj, jak widzicie, było w skarpetce. I to niestety w używanej.
co troszkę mnie niestety akurat zdegustowało. Dlatego my sobie to obciążenie przesypiemy do zwykłej takiej pończoszki, nowej oczywiście nieużywanej. Tutaj też było inne wypełnienie niż ja używam, bo ja używam szklanego granulatu. Ja go trzymam w pudełku akurat po puszce, po mleczku. Tutaj akurat nie zostało tego wiele. Ja sobie tutaj dosypałam do tego obciążenia, które było w lalce, dosypałam sobie właśnie tego szklanego granulatu, ale za dużo tego wyszło, więc musimy to wymienić. Zrobimy tak, że sobie to przesypiemy. Skarpetkę wyrzucimy. O, widzicie, to miało coś takiego dziwnego, jakiś taki piasek. Tutaj on się zmieszał z moim szklanym granulatem. Miał jakiś piasek i takie kuleczki, które często są używane właśnie w tych chińskich lalach do wypychania pupci. Sobie zostawimy w tym pudełku. On tutaj też miał kawałek tej karteczki zapachowej. Dlaczego jest kawałek? To nic, ja sobie to po swojemu tutaj też ten zapach zrobimy zaraz. To też Wam pokażę, jak ja to robię. I tak, i tutaj jeszcze musimy, odłożymy sobie też tą główkę na bok, skarpetkę, która była w środku, dajemy oczywiście do wyrzucenia, bo nie wiem, jakoś mnie troszkę odrzuca od używanej skarpetki w środku lalki, więc akurat to jest, no, moim zdaniem minus, jeżeli o to chodzi. Dobra, teraz musimy odczepić jeszcze nóżki. One tutaj są, widzicie, wypchane tylko tym szklanym granulatem do połowy. A ja na przykład u mojego Twinka i Josefa i chyba u Gideona też są właśnie, jest to wypchane do samego końca, przez to, że te kończynki są bardzo, bardzo drobne, więc tutaj fajnie jest, jak one są porządnie obciążone. Tutaj pani Marzena akurat duży plus ma za to, że tak ładnie chowa te trytytki w środku. Ich nie widać, że tutaj nic nie zahaczają, bo to różnie jest. Tutaj chyba będzie prościej to nożyczkami rozciąć. Jest dość mocno schowana. Dobra, ściągamy jedną. Wyciągamy nóżkę, tutaj jeszcze wyciągniemy tą starą trytytkę. To też pójdzie do wyrzucenia. A tutaj jest troszkę luźniej to zrobione, więc będzie łatwiej rozciąć. Ściągnięte. Rączek nie będziemy dociążać, bo one są, no chyba wydaje mi się, że są ok zrobione. Za to nóżki na pewno musimy tutaj troszkę dorzucić im tego ciężaru. Jak widzicie, to nie jest nic takiego skomplikowanego, więc naprawdę nie trzeba się tego bać, że coś zepsujecie, bo tutaj nawet nie ma co zepsuć. No, widzicie, tutaj też jest ten dziwny piasek, więc my sobie go wysypiemy. Ja do środka dam oczywiście szklany granulet, bo no moim zdaniem lepiej tutaj obciąża. Dobra, wysypane. Ja Wam oczywiście dam link do tego, gdzie ja kupuję ten szklany granulat. On też jest niedrogi, już nie pamiętam, chyba 8 zł kosztuje kilogram, więc to też nie jest tak dużo. Tutaj sobie muszę poradzić niestety łyżką zwykłą kuchenną. Gdzieś posiałam miarkę, nawet dobra jest taka miarka właśnie po takim mleczku. Ale tutaj musimy sobie poradzić w ten sposób zwykłą łyżką. Było tych miarek dość sporo w domu, ale nie wiem, gdzie one się posiały. Ale damy sobie tak radę. Tutaj trzeba uważać też, żeby tego granulatu nie porozsypywać za bardzo. Bo powiem Wam, że jak on się wysypie, to jest masakra. On jest po prostu wszędzie włazi. Musimy sobie tak zrobić. O, strzepać go, żeby on tutaj do stópki wszedł. Dobra, jest. Po prostu jego nawet odkurzacz całego nigdy nie wyciągnie. Więc tutaj polecam dużą ostrożność podczas uzupełniania tego szklanego granulatu. I tutaj sobie dopychamy do końca tą watką. Kończyna jest już gotowa, całkowicie wypełniona. I analogicznie to samo robimy z drugą kończyną. Bierzemy sobie korpusik. Tutaj nie wiem, czy też tej watki troszkę może nie wyjąć stąd, żeby te nóżki nie były tu takie bufiaste. Ale myślę, że chyba jest ok. Dobra, mamy tak dwa rodzaje trytytek. Jedne mam takie większe, których używam do główek. Te trytytki kupiłam w chińskim markecie.
A tutaj te mniejsze kupiłam w sklepie, wszystko po 2,99 i do dziś mi służą. Nie wiem, może te zielone będą dobre do tego. No i tak jak wcześniej, po prostu sobie tutaj nawlekamy te trytytki tutaj. Te nóżki od razu sobie tutaj przekładam przez tą dziurkę, żeby potem się tym nie bawić. Czekajcie, patrzę, czy żebym sobie na odwrót tych nóg nie założyła. Trafiam przedtem na jakąś lewą trytytkę bez ząbków, ale ta już jest w porządku. No i wkładam sobie tą kończynkę i nie wiem, czy to będzie widać, może będzie widać. I tą trytytkę zaciskamy, ale też nie tak całkiem mocno, żeby można było tą, o widzicie, nóżką manewrować. Myślę, że jest ok, nie wypadnie. I odcinamy to jak najniżej. Niektórzy właśnie, tak jak pani Marzena, robią, że te trytytki zakrywają te końcówki, zakładają tutaj pod materiał, ale też można zrobić tak, że po prostu odciąć tą trytytkę i tutaj zasłonić tym materiałem. No i od razu tutaj lepsza jest ta kończynka, już czuję, że dużo lepiej nam się będzie tutaj układała. Zaczęło się robić ciemnawo, więc włączyłam światło zwykłe pokojowe i przeniosłam się na drugą stronę, żeby nie robić tutaj właśnie cienia od lampy na lalce, żeby to było lepiej widać, co ja tutaj wyczyniam. Dobra, nogi mamy już zamontowane. Sobie jeszcze obetniemy tą końcówkę. Marysiek przyszedł mi znowu przeszkadzać. Dobra, fajnie te końcóweczki tutaj pracują. Teraz sobie zrobimy wypełnienie do lali. Marysiek jest strasznie zazdrosny. I on jak tylko coś tu przy lalkach robi, to on od razu się zjawia i się wpycha. Rysiek, będziesz wszystko zasłaniał, weź ten ogon. Dobra, bachnij się tutaj, ale nie przeszkadzaj. Dobra, tutaj jako zapaszek do środka włożymy sobie kawałek materiału. Tutaj mam przygotowane takie materiały, tak? Rysiu też musi patrzeć, co ja tu robię. Takie kawałki materiałów pocięte, które nasączymy właśnie takim olejkiem Mały Książę, o którym wam już mówiłam. Tutaj akurat została resztka, ale mam jeszcze kilka w zapasie. O, tak wyglądają takie małe 12-ml buteleczki tego olejku. Jedna taka buteleczka kosztuje 6 zł, więc naprawdę niewiele. A pachnie dokładnie tak samo jak te papierki zapachowe ze sklepu Ani Danelskiej. To jest dokładnie ten sam zapach, identyczny, niczym się nie różni. I też były takie sprzedawane jakiś czas temu u niej w sklepie olejki, też 12-ml chyba. Chyba w cenie 70 iluś złotych. I to jest to samo. To jest dokładnie to samo, tylko tamten był wyprodukowany w Niemczech, a ten jest wyprodukowany w Polsce. Więc taka jest tylko różnica, a zapach, powiem wam, że jest dokładnie ten sam. Więc tak, nasączymy sobie może dwa takie kawałki materiału. Do Twinka i do Josepha robiłam takie torebeczki na szydełku, do których wkładałam właśnie odrobinę tej watki nasączonej w tym zapachu, ale tutaj te kawałki materiału też są bardzo fajnym rozwiązaniem. I te kawałki materiału kupiłam właśnie cały taki zestaw w Action, chyba za 2 albo za 3 zł, więc naprawdę niewiele. Te torebeczki też kupiłam w Action, też chyba tam były. Były 3 czy 4 w zestawie też za jakieś 4 zł, więc naprawdę niedrogo, a warto. Więc tutaj mi się akurat te torebeczki przydają do przechowywania tych skrawków materiału, których używam właśnie teraz do laleczek, do nasączania ich zapachem. I oczywiście też na pieluszkę zawsze daję parę kropel, żeby ładnie pachniało. Czy coś jeszcze z tego wydusimy? Ja tutaj na dziurę zrobiłam zakrętce, ale myślę, że zrobimy. I do końca już wykorzystamy ten olejek. Za dużo mi się tego olejku nalało, więc tutaj dołożymy jeszcze tych
kawałków materiału, żeby one tutaj nie pobrudziły lalce wody. I tak go tutaj zwiniemy i włożymy między to wypełnienie, żeby nie dotykało wody, a żeby tutaj ładnie pachniało. Rysiek pieszczoch liczy na jakiś smakowity kąsek. Tutaj już przygotowałam takie pończoszki, które wypełniam tym szklanym granulatem, więc zrobimy sobie coś takiego, bo już niewiele tego zostało. No, zrobimy sobie coś takiego. Things i gotowe. I tutaj już mamy włożone obciążenie. Myślę, że wystarczy. Dużo lepiej sprawdzają się takie pończoszki, bo są dużo łatwiej się je układa. Zajmują mniej miejsca niż tak jak w tamtym przypadku pierwowzoru tej lali. Była skarpetka, bo ona więcej miejsca zajmuje, ciężej się ją układa, a tutaj można o cuda z tym zrobić. Więc robimy tak, zrobimy to takie podłużne, zawiążemy sobie i założymy jeszcze o w ten sposób, żeby szklany granulat się tutaj nie wysypywał. Więc tak to sobie tu włożymy do środeczka. I zaraz zobaczymy, ile tutaj trzeba będzie jeszcze dopchać. Tutaj oczywiście po bokach wszędzie jest to wypełnienie, żeby nie było tutaj czuć na brzuszku tego. Może jeszcze troszeczkę wyciągniemy ze spodu. A cóż ona ma tam na dole? Czekajcie, sobie muszę sprawdzić. A, na dole też ma jakąś skarpetkę, pewnie z tym piaskiem. O matko. Też niestety używaną. Już nie zostało mi więcej tego szklanego granulatu, więc nic. No musimy zostawić to, co jest. Jak dokupię szklany granulat, to sobie to po prostu dołożę. Tutaj ułożymy jej to, co tu miała w płci. Ułożymy ten nasz zapaszek. I na to włożymy to wypełnienie gotowe. Tak samo oczywiście wypełnienie robi się do główki, żeby główka opadała. Tutaj też trzeba pamiętać, żeby nie napchać tego, znaczy no jak to woli, nie? Akurat, bo przy todlerka to jest fajne, jak jest więcej, jak jest to wody napchane, żeby te lale siedziały. Żeby główka im nie spadała i żeby tutaj ten korpusik fajnie pracował. A ja do zdjęć potrzebuję po prostu, żeby ta lala mi się tu fajnie, wiecie, układała, żeby te rączki się tak zginały, żeby można było ją tutaj fajnie formować, więc ja myślę, że jej tutaj nie będę więcej już wypychać, że tyle już wystarczy. Wolę, jak jest taki, wiecie, flaczek. O, myślę, że chyba wystarczy. Ewentualnie może jeszcze taki kawałeczek tutaj wsadzimy. Więc jak widzicie, tyle zostało tej waty, która była wcześniej w środku, na początku i jeszcze dużo, dużo tego piasku odsypałam, więcej go było wcześniej w tej skarpetce niż tutaj włożyłam. No teraz mi się wydaje, że jest naprawdę porządnie, fajnie obciążona. Ten szklany granulat robi naprawdę dobrą robotę. Tutaj te rączki teraz czuć, że są dużo lżejsze, no ale tak jak mówię, skończył mi się ten szklany granulat. Ja go tutaj niepotrzebnie przemieszałam w tej skarpecie z tym piaskiem, tak jak wcześniej Wam mówiłam. I niestety tutaj już z tego piachu tego nie odzyskamy. A jednak dużo, dużo cięższy jest ten granulat. Dużo fajniej tutaj o, te kończynki obciążył całkiem inaczej. Teraz czuć tą lalę w rękach. I w główce też jej tutaj zamienię na ten szklany granulat, bo ten piasek jest, nie wiem, wydaje mi się dużo lżejszy. Dużo lżejsze są rączki niż te nóżki, które teraz wypełniłam. Więc no niestety zrobiłam błąd, mieszając to wszystko razem. No ale trudno. Straciłam pewnie z pół kilo tego wypełnienia. Ale to nic, domówię nowe i wtedy już sobie te rączki i główkę wypełnię tak jak wypełniałam te nóżki po swojemu, żeby to wszystko pracowało tak jak ja lubię.
I główkę robimy tak samo jak rączkę. Przepraszam, nóżkę jak robiliśmy. Bo tutaj w główce akurat chodzi większa trytytka, większe jest tutaj to pole manewru, tutaj większa jest, więcej jest tego miejsca, więc tutaj nawet można użyć krótszej trytytki, ale akurat mam takie długie, więc to też niczym nie przeszkadza, bo je zawsze można obciąć. No, jeszcze trzeba zrobić tak, żeby ta główka pracowała. Pracuje, jest ok. Tu nam nie wypadnie, więc można odcinać. Tutaj się nie dziwcie, że o, ja sobie zrobiłam takiego właśnie flaczka, bo dużo lepiej mi się te flaczki po prostu ubiera, to układa do zdjęć. Dużo, dużo lepiej wtedy ta lala pracuje, można sobie ją, o, właśnie tak fajnie w ten sposób poukładać, całkiem inaczej wtedy można nią manewrować. I też ta główka, o, widzicie, opada. Jakby była wypchana tak pod samą górę, to ona by była, wiecie, taka stercząca całkiem, nie? A tutaj ona, o, fajnie daje ten efekt tej opadającej główki. Jak ona będzie cięższa, jak dokupię tego szklanego granulatu, to ona na pewno będzie tutaj lepiej pracowała. Ale cóż, póki co nie jest źle. Tutaj to body już się automatycznie nam też zmniejszyło. Nie jest takie... Rysiek, weź to dupsko. Nie jest takie... Nie daje efektu takiego szerokiego, takiego wielgachnego, jaki było wcześniej. Dobra, wygoniłam Ryśka, żeby nam tu nie przeszkadzał. Jako, że zrobiłam już zdjęcia małym baciątkom, to przygotowałam teraz naszej małej laluni strój z króliczkiem Miffy. Tutaj też mam do tego, jakiś czas temu dokupiłam taką podusię, którą wam pewnie już pokazywałam. A tutaj mamy taki komplecik z Miffy z H&M. Założymy lalinową pieluszkę na początek. Też możemy dać parę kropel tego olejku, żeby go już wykończyć. A jeszcze tak, o, założymy tą pieluszkę, żeby ten zapaszek się tam dobrze wchłonął w pieluchę, a nie w wody naszej lali. Dobra, teraz możemy tą pieluszkę już podciągnąć. Patrzcie, to jest pielucha jedynka z Eco by Nati. Ledwo się tutaj ten twinek nasz to mieści. Może te nóżki troszkę przeszkadzają w tym. Że te nóżki są 3/4, to one troszkę może tu przeszkadzają. Ale to nic, ja mam zamiar zamówić do niej nowe body. Tak jak tutaj koleżanka z grupy, która maluje lalę, doradziła mi, żeby kupić do twinka body do pełnych kończyń, ponieważ twinki mają takie same nóżki i twinek A i B ma te same kończyny. Nawet wam powiem, że podróbka ma te same kończyny, są identycznie zrobione, są nie do odróżnienia i mój twinek ma właśnie body z pełnymi kończynami i super te nóżki pasują, bo tutaj faktycznie jednak te nóżki są za długie, więc tutaj to body kupimy nowe, więc wtedy też wszystko sobie tutaj sama powymieniam. Jak widzicie, to nie jest nic skomplikowanego, jeżeli chodzi o zmienianie korpusiku lali, całego tego body, czy zakładania magnesiku w buźce. Tak jak widzicie, można to zrobić nieinwazyjnie, czyli nie używając kleju. Jeżeli ktoś boi się, że coś w tej buzi się przytopi, ten winyl się odkształci od kleju, czy ma jakieś inne obawy, to tak jak widzicie, można sobie to elegancko dopchać po prostu samą watką i to się będzie ładnie trzymało. Trochę za długie jest to body, wydaje mi się, u lali. Za długie jest u góry i tutaj przez to ta główka tak dziwnie wygląda, tak jakby tą szyję miała za długą. Ale zamówimy nowe body i powinno się to wszystko elegancko już układać. I co więcej, w dalszym ciągu nie mam imienia dla naszego twinka. Nie wiem, co może pasować do bliźniaka Emilki. Nawet powiem wam, że o tym nie myślałam, tylko dziewczyny z grupy mi ciągle o tym przypominają. Pytają się, czy dałam jakieś imię już twinkowi, a ja tak naprawdę w ogóle o tym nie myślałam.
Więc jeżeli macie jakieś propozycje, to dajcie znać w komentarzach. Tak jak pewnie wiecie, ja nie lubię imion typu Jessica, Brian, Alan i innych tego typu nowoczesnych imion. Jak można nazwać nowoczesnych? W każdym bądź razie lubię polsko brzmiące, ładne imiona. I tutaj też fajnie by było, jakby to imię pasowało właśnie do Emilki. Nie wiem, czy jakaś Roma. Nie wiem, nie wiem, powiem wam, nie mam pomysłu, więc tak jak mówię, jak ktoś z was ma jakiś pomysł, to bardzo chętnie skorzystam z waszej porady, jeżeli będziecie mieli jakiś fajny pomysł na to imię. Jeszcze damy jej, o, podusie z króliczkiem Mifi. Można ją tak fajnie na boczku ułożyć. No, i wydaje mi się, że Lala po takich moich przeróbkach, po obcięciu włosów, po właśnie zmianie tego obciążenia wygląda lepiej niż wtedy, jak do mnie przyjechała. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ona ten smoczek w miarę tutaj pasuje do tej buźki i do tego stroju. Oczywiście ja też nie chcę tutaj żadnej z artystek krytykować za wypełnianie czy za robienie włosków. Ja to po prostu robię po swojemu tak, żeby pasowało to po prostu pode mnie, żeby mi było wygodnie po prostu lale i do zdjęć układać i żeby jak najbardziej była realna. Tutaj właśnie mówię o tych włoskach, żeby nie były takie gęste, bo to jak wiecie, twinki są wcześniakami, więc no nie wiem, u wcześniaków nie spotkałam się z taką bujną czupryną, aczkolwiek mogę się mylić. Więc ja to sobie robię tak jak mówię, po swojemu. Dobra, na dziś to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę, jeżeli nie, dajcie w dół. I to wszystko. Do zobaczenia pewnie w przyszłym tygodniu. Jeżeli macie jakieś propozycje na imię, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na dziś to tyle. Pa, pa.